Zawsze uwielbiałam podróżować, ale niestety w moich czasach żelazna kurtyna była przeszkodą i dlatego cieszyłam się z każdej możliwości odwiedzić jaki kraj. Ale wtedy nie wiedziałam, że nastąpi taki czas, kiedy będę mieszkać poza swoim krajem. Dzięki Bogu jestem w Polsce, gdzie macie wielu różnych rzeczy, które przypominają mnie mój kraj. Mogę zjeść chłodnik litewski, mogę zjeść kartaczy, co na Litwie nazywają cepelinej, ale uwielbiam kuchnię polską i nauczyłam się gotować sama żurek. I za każdym razem, kiedy przyjeżdżają do mnie ktoś z mojej rodziny czy moje przyjaciele, ja ich częstuję żurkiem. Wszyscy go chwalą, a my siedzimy sobie, rozmawiamy przy tym żurku o Litwie, bo oni wszyscy wiedzą, jak bardzo ja tęsknię za tymi miejscami, gdzie się urodziłam, gdzie chodziłam do szkoły, spotykałam się ze swoimi przyjaciółmi i chyba to jest naturalna sprawa, bo jak człowiek robi się starszy, to tym więcej on tęskni za tymi miejscami, w których spędził swoje dzieciństwo i młodość. Jestem Wilnianin, jestem z tego dumny, jestem z tego szczęśliwy. Przeżyłem w tym Wilnie swoją piękną młodość, której życzyłbym wszystkim. Śpiewanie, zabawy, rzeczka, góry, przyroda. W ogóle nie ma nic piękniejszego na świecie. To nieśmiertelny ptak młodości, towarzyszący Polakom urodzonym na Litwie. Zaciera ślady dawnych nieporozumień. Co jeszcze ich łączy? No cóż, tęsknota oczywiście jest. Urodziłem się na Litwie w Kowrze, ale 20 lat mieszkałem w prowincjonalnym Wilkomierzu. Oczywiście nie był to taki prowincjonalne miasto, bo było tam sporo, duża grupa Polaków. Przy tym mieliśmy 3 polskie gimnazja w Kowrze, w Poniewierzu i właśnie w Wilkomierzu. Zacytuję Mickiewicza. Litwo, ojczyzno moje, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. No i tak mi się też zdarzyło, że musiałem stracić Litwę. Przyjechaliśmy do Polski, zresztą z dużą ulgą, bo to już była radziecka Litwa, nie ta poczciwa, dawna. Dawna Litwa, dawni ludzie. Jak przodkowie Andrzeja Cybulskiego. Od pradziada Litwini znat Niemna, pochowani na cmentarzu w Liszkowie. Jego mama, jako małoletnia panna, witała marszałka Józefa Piłsudskiego w czasie jego pierwszej wizyty w Druskiennikach. A oto i on, inżynier i myśliwy. Wyrósł. Chce coś powiedzieć o starym Wilnie. Wilno w okresie międzywojennym szybko rozwijało się. Posiadało największą w Polsce fabrykę radioodbiorników pod nazwą Elektrit. Posiadało też największą w Polsce organizację przestępczą. Ta złodziejska organizacja była doskonale zorganizowana. Posiadała własnych prawników, adwokatów,
opiekowała się rodzinami złodziei odsiadujących karę. Organizacja ta nazywała się Bruderverein i liczyła sobie 1000 członków. Tak, złodziejstwo było plagą II Rzeczpospolitej. Wileńska Bruderverein zakończyła pracę w 1924 roku. Ale niezorganizowane działania rozmaitych doliniarzy, kasiarzy, czyli tak zwanego elementu, trwały. Wileński półświatek wstrzymał jednak działalność w maju 1935 roku na czas uroczystości żałobnych po śmierci rodaka, marszałka Piłsudskiego. Ciekawe, sentyment to, czy dawny złodziejski honor? Tego już się nie dowiemy. Lepiej złóżmy wizytę panu Emilowi Karewiczowi. Ten groźny bruner zapewne pamięta swoje wileńskie lata. O Wilnie mogę mówić o okresie mego dzieciństwa, ponieważ w roku 1944 wojna wywiała mnie z Wilna. Ale pamiętam na zasadzie stop klatki pewne fragmenty, które bardziej się jakoś utrwaliły w mojej pamięci. Pamiętam na przykład obchodzenie nocy świętojańskiej na Wili, obecnie Nelis. Race strzelały do góry. Z ojcem, z matką siedzieliśmy na skarpie, oglądaliśmy tą paradę. Pięknie to wyglądało. Na przykład pamiętam jeszcze też Kaziuki. 4 marca obchodzono kiermasz Kaziuków. Pięknie to wyglądało. To była właśnie taka artystyczna cepelia, ludowe wyroby z drewna, z gliny, no i mnóstwo zabawek. Oczywiście zabawek na miarę jarmarczną, no bo to jednak było właściwie na wpół ludowe. No i tam z ojcem, z matką też spacerowaliśmy między tymi straganami. Zresztą piękne serca były wyrabiane wówczas z napisem odlanym cukrową lawą. Kaziuka od Kaziuka, kocham ciebie, czy coś w tym rodzaju. Znowu, skąd tyle barw i sztuk? To kiermasz jest marcowy, wileński nasz Kaziuk. Sumargońskie obwarzanki, a w bryczce żywy koń. Tu korzy są drwiańskie, więc podejdź, kuchnie stroń. Kupujcie, kupujcie, Kazi i Kaziuki, piernikowe serca, hunderni na sztuki. Całe fury przyjeżdżały zawsze na ten kiermasz z tymi obwarzankami. Ludzie rozchwytywali te, bardzo smaczne były te obwarzanki. Emil Karewicz, groźny bruner. Ale jaki sentymentalny, jak i wszyscy Wilniuki, których spotkałam w Polsce. Pojeżdżę po waszym kraju, spotykam ludzi i jak dużo tych Wilniuków, i jak dużo tej tęsknoty i miłości do Wilna. Pierwszy raz do Wilna pojechałam z zespołem pociągiem. Piliśmy szampana za szampanem i kiedy wysiedliśmy na dworcu w Wilnie, czekała na nas delegacja, już tam miejscowych opiekunów, organizatorów, no i myśmy odśpiewali na peronie pieśń Nie oddamy Wilna, nie oddamy Wilna. Z jednej strony armia silna, z drugiej strony armia silna, a my nie oddamy Wilna. No i za chwilę nam organizatorka powiedziała, w związku z tym nie gracie w Wilnie, tylko w Kownie. I stała się taka rzecz bardzo ciekawa, że młodzież wileńska przyjechała na ten mój koncert do Kowna. Po koncercie przyjechała policja i zaczęła pałować tą polską młodzież z flagami. Taka była niemiła sytuacja. Ot, tak było. W tym czasie polityczne pałowania były częścią życia publicznego w państwach, w których władcy kochali socjalizm. Ale to już przeszłość. Dzień i aż precisiu pa kanon.
zrobiłam taki godzinny film muzyczny, oparty na moich piosenkach, na ulicach Wilna. Pojechała ze mną mama, byłyśmy razem na cmentarzu bernardyńskim, bo tam jest grób siostry mojej mamy i jej rodziców. Zrobiłam turę po kościołach. Szczególnie mnie wzruszył kościół Świętego Ducha, ponieważ moja mama tam była chrzczona, a moja babcia śpiewała w chórze. Polonia, która tam wypełniała ten kościół, oczywiście wiedziała, że ja jestem. Wyszłam przed kościół, to cała ta Polonia stała, czekała na mnie, zaczęli mi śpiewać, to było tak wzruszające. Na szczęście miałam czarne okulary, mogłam jakoś się zamaskować, bo to było bardzo takie wzruszające. Wróćmy do pana Cybulskiego. Wiemy, że w dawnej jego rodzinie pojawiło się nazwisko Ciurlionis. Mikołaj Ciurlionis to ciekawa postać w polsko-litewskich dziejach. W końcu XIX wieku, wspierany przez Mikołaja Ogińskiego, studiował w Warszawskim Instytucie Muzycznym, a potem w konserwatorium w Lipsku. Kompozytor i malarz. Polska żona, Zofia Tymantajte, urodziła mu córkę Danutę. Artysta zmarł w sanatorium w Pustelniku pod Warszawą, pochowany w Wilnie na cmentarzu Rossa. Muzyką zajmował się też Marian Suchocki. Od 1925 roku prowadził w Wilnie chór Echo. Był też jego solistą. Tradycję rodzinną kontynuuje jego syn, kompozytor i dyrygent Tadeusz. Jeszcze jeden związany z kresami pianista. To Zbigniew Choroszewski. Widzimy go z mamą na torze wyścigów konnych Pośpieszka w Wilnie. Kolekcjoner, jazzman, przyjaciel prezydenta Kaczorowskiego, mieszka i występuje w Londynie. Było i jest wielu Polaków, którzy chwalebnie zapisali się na kartach polsko-litewskiej historii. Oto niektórzy z nich. Paweł Andrejew, wilnianin, spolszczony Rosjanin, ukochany przez Polaków adwokat, torturowany i zamordowany przez NKWD. I współcześni ludzie z tego szeregu. Edward Trusewicz, sekretarz Związku Polaków na Litwie i wiceminister kultury. Ewa Baruch, laureatka Festiwalu Mody. Katarzyna Niemyćko, piosenkarka, a także królowa tańca. Młodzi redaktorzy Gońca Litewskiego. Anna Krepszczuk. Słynna ambasadorka Wileńszczyzny. Namalowała obraz dla Jana Pawła II. Ewelina Saszenko, polska reprezentantka Litwy na konkurs Eurowizji. Inna forma współpracy kulturalnej naszych narodów, odremontowany Pałac Tyszkiewiczów w Zakroczu. Na piętrze odtworzono dom krakowskich malarzy Ireny i Wojciecha Weissów. Mówi pani prezes Fundacji Muzeum Zofia Weiss-Nowina-Konopka. Myślą rodziny po Wojciechu i Irenie Weissów było i jest stworzenie jego muzeum. My mamy obiekty, muzealia. Zatrocze ma cudowne miejsce, a nie ma muzealiów. Zatrocze ma przestrzeń, gdzie można to pokazać. To są wartości dla obu miejsc bardzo ważne. Stosunki między Polakami i Litwinami były bardzo przyzwoite. Litwini do Polaków odnosili się z pewną rezerwą, ale przyzwoicie. Żadnych antypolskich akcentów czy wystąpień, nie daj Boże, nie pamiętam, nie było. Mniejszość polska
jest bardzo aktywna. Bardzo jej zależy na tym, by swoją tożsamość pielęgnować, by pokazywać swój język, by go pielęgnować, by rozwijać, by walczyć o swoje prawa. Babcia bardzo się bała konfrontacji współczesnego Wilna z tym, co pamiętała z czasów przedwojennych, ale w końcu pojechała do Wilna, co nie było takie proste, to było w latach 70. Musiała się zapisać na wycieczkę szlakiem Lenina, gdzie musiała zjechać całą Rosję i na końcu było to Wilno. Moja babcia fantastycznie gotowała. Te wszystkie kołduny, cepeliny, pycha. Nowe, przyjazne otwarcie za nami. Zachowując w pamięci kołduny, czekamy na wyniki. A tymczasem zobaczmy, jak wygląda relacja poziomu cywilizacji Polska-Litwa. Wybieramy przykład wyrazisty. Koleje. Jak jest u nas, wiadomo. A na Litwie? Wszystko na kolei gra. Rząd umiejętnie wykorzystał fundusze Unii Europejskiej. Inwestycje w infrastrukturę kolejową wyłączono ze sporu politycznego. Funkcjonują eleganckie dworce. Czysto i brak tłoku. Według Komisji Europejskiej Litwini to najbardziej zadowoleni ze swoich kolei Europejczycy. Dawno, dawno temu, pewnego dnia po polowaniu, wielki książę litewski Giedymin rozkazuje służącemu przynieść przybory do pisania, zaciągnąć zasłonę uszytą ze skóry dzikiego zwierza i nie przeszkadzać. Będzie pisał list do papieża. Zawiadamia w nim jego świątobliwość Jana XXII o zaręczynach córki z synem polskiej królowej Jadwigi, Kazimierzem. Giedymin miał groźny wygląd oraz 14 dzieci, w tym 6 córek. To jest ważne, bo nasz Kazimierz był wybredny i musiał mieć wybór. Padło na Aldonę. Poczta w tych czasach działała słabo. Czas leciał. Córka miała już 13 lat. Po 2 latach bezskutecznego oczekiwania na papieskie błogosławieństwo, niecierpliwy Giedymin wywiózł córkę do Krakowa, gdzie ochrzczona została Anną, a wnet na Wawelu królową Polski. Jadwiga, matka Kazimierza, jak to teściowa, była niechętna tym poczynaniom, ale synalek nie ustąpił. Tak rozpoczynały się wielowiekowe stosunki Polski z Litwą. A w nowych czasach? Order Wielkiego Księcia Giedymina to wysokie odznaczenie przyznane przez rząd Litwy wielu Polakom. Może świadczyć pozytywnie o naszych relacjach. Przyszłość stosunków polsko-litewskich jest na tyle ważna, że warto i w Polsce, i na Litwie wykonać wysiłek na rzecz dostrzeżenia wagi problemów mniejszości narodowych, tak aby te mniejszości nie stawały się zakładnikami złych relacji między państwami albo nieporozumień między państwami. W czasie wizyt na Litwie pan prezydent zawsze kładł nacisk na sprawy szkolnictwa. Bez szkolnictwa, bez systemu edukacji nie ma żadna mniejszość narodowa szansy na przetrwanie. Nie ma szansy na przekazanie do skarbnicy wspólnej w konkretnym państwie także bogactwa własnej, odrębnej kultury, własnego języka. Kowaliszki to na Litwie rodowe miejsce Komorowskich. W tutejszym muzeum przechowywane są pamiątki przeszłości rodziny. Mieszkańcom towarzyszy przychylna pamięć o dawnych właścicielach nieistniejącego już dworu.
Pan prezydent nie miał czasu na zwiedzanie, ale my mamy. Możemy też pokazać błyskawiczny film z życia Litwinów i Polaków. Piękne Wilnianki i litewskie Polki też ładne. Bardzo się przyczynia ku temu, ażeby rodziny polskie dbały o polskość, ażeby dzieci, małe dzieci posyłali do szkoły polskiej. I o to nam chodzi, ażeby zachować polskość. Wróćmy do historycznych postaci polsko-litewskich. Jest ich wiele, wszystkie niezwykle zasłużone, nie tylko dla naszych narodów. A śpiewa mocny człowiek tej grupy, Bernard Ładysz. Idę sam, bez celu, pustą drogą. Pasma mgły się snują raz po raz. Głucha noc, nie spotkam tu nikogo. W burze roje migotliwych gwiazd. W burze roje migotliwych gwiazd. Kiedyś ja myślałem, że wszyscy aktorzy są Wilnianie. Dlaczego? Dlatego, że oni mówili, jak chwała, to chwała, nie chwała. Jak mówili 15, to 15, a nie 15. Ja myślałem, że wszyscy z Wilna są. Znaczy, że Wilnie najlepiej mówiono po polsku. Teraz jest o tyle inaczej, że się w ogóle zmieniło po wojnie. Wszędzie wszystko. Na Litwie Polaków zostało już nie tak wielu, jak było. Ale nic się nie zmieniło pod względem stosunku gospodarzy do tych gości. Cóż mi jeszcze niesie życie moje, nie żałuję utraconych lat. Pragnę tylko ciszy i spokoju, niech beze mnie naprzód zdąży świat. Niech beze mnie naprzód zdąża świat. Wilno wróciło na Litwę, Litwini do Wilna i ta polskość, która w Wilnie jeszcze i do dzisiaj jest, musiała być przez nich tolerowana. Pomimo, że urodziłam się w Wilnie, do tego miasta przyjechałam po bardzo wielu latach. Odnalazłam w tym mieście ślady moich rodziców, ślady ich fascynacji tym miastem, które on zawarł w swoich wielu wierszach. Oni byli bardzo tam szczęśliwi i bardzo im się dobrze żyło. I o gałczyńskim Wilnie dziś pamiętają i to jest niezwykle wzruszające dla mnie. I wierzę, że te kontakty nawiązane przeze mnie, że one się jakoś przeniosą na
szersze fora, na większe fora, że zaczniemy nareszcie jako ludzie sobie bliscy, Polacy i Litwini, współpracować może serdeczniej, może mądrzej niż do tej pory. Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, Polsko. Polacy mieszkający dzisiaj na terenie Litwy nie z własnej woli znaleźli się poza granicami Polski. Pomimo tej tragedii, która ich spotkała, nie wyrzekli się swoich korzeni. My dzisiaj dzięki kontaktom między Polakami tutaj, między samorządowcami, możemy uczyć się od nich patriotyzmu, możemy uczyć się od nich przywiązania do polskiej tradycji. Od kilku lat dzieci z obwodu Wileńskiego, czy też z obwodu Solecznickiego, szczególnie z gminy ze starostwa Turgiele, przyjeżdżają do nas w wakacje poznać kraj swoich przodków, zobaczyć Warszawę, Kraków i jednocześnie kultywować tą polską tradycję. Przyjaźń między narodami. Czy istnieje? Oczywiście nie mamy tu na myśli dawnych stosunków Polski ze Związkiem Radzieckim, bo to była wręcz miłość. A te stulecia z Litwą? Już pierwsza unia w krewie, dawna, bo w roku 1385 była zawarta wobec zagrożenia ze strony zakonu krzyżackiego. I tak nasza młoda królowa Jadwiga dostała się jako żona w szpony litewskiego niedźwiedzia Jagiełły. Niedogodności małżeństwa zaowocowały jednak dobrym skutkiem. Zawarto Unię Lubelską. Przyszedł czas wielkiej potęgi Rzeczypospolitej obojga narodów. Potem było różnie. Wspomnijmy rok 1938. Owszem, Polska nawiązała z Litwą stosunki dyplomatyczne, ale po ultimatum z koncentracją wojsk polskich w tle. Otwarto granice, a w defiladzie kończącej konflikt wziął udział nawet pies. Chyba dopiero wspólna niedola pod sowiecką okupacją zbliżyła nasze narody. A teraz? Teraz też jest różnie. Różnie można patrzeć na to, że się urodziło w Wilnie na przykład, że jest się wilnianinem. Ale ja nie mam żadnego kompleksu. Urodziłem się w Wilnie w 1942 roku. Tak się stało, bo tata mój przyjechał z Lwowa do Wilna i dostał tam pracę w szpitalu psychiatrycznym. Była to jego pierwsza praca. Wtedy psychiatrzy byli chirurgami, internistami i on wykonywał masę różnych prac medycznych. Ja z kolei podobno nie opuszczałem kuchni, ponieważ w tej kuchni urzędowała najukochańsza osoba w mojej rodzinie. Nazywała się Bronia Kluczko. Litwinka, bardzo miła, pokochała nas z wzajemnością i przyszła do nas z takim pieskiem, taka suczka, Muszka się nazywała. Kiedy była bieda, ona potrafiła przynieść nie wiadomo skąd jakieś zamiany robiła, coś za coś. Zawsze jakieś jedzonko było w domu dzięki niej, bo opiekowała się nami jak ktoś z najbliższej rodziny. Ktoś jeszcze chciałby przemocą zatrzymać ten kruchy czas. Gdzieś wyjeżdżam za granicę i myślę o powrocie do domu, to myślę o moich rodzicach, których już nie ma, ale najpierw myślę o Broni. Więc myślę, że moja łączność z Litwą jest nierozerwalna, ponieważ wychowała mnie osoba, która nauczyła mnie miłości, wybaczania, kochania zwierząt, przyrody i była to Bronia Kluczko. Wspaniała Litwinka. Kresy Wschodnie to ostoja polskości. Pielęgnowali ją tam pokazani wcześniej Polacy. To nie romantyczny mit głoszony przez naszych poetów. Już 6 wieków temu między Wawelem a Zamkiem Dolnym w Wilnie
krążyły powozy przewożące kurierów, posłańców oraz władców obu narodów. Przez dzikie, pełne zwierza bory przesyłane były prezenty, dzieła sztuki, rozkazy, dobre i złe nowiny. A związki małżeńskie, oprócz politycznych, bywały powodowane miłością. Jak ten naszego Zygmunta Augusta z Litwinką Barbarą Radziwiłłówną. Po jej śmierci osamotniony król szedł za trumną piechotą do Wilna, aby ją tam pochować. Dawne czasy. Teraz do Wilna i z powrotem nie chodzimy na piechotę. Mamy łatwiej. Korzystajmy więc z tych udogodnień w nowej, pięknej Europie. Nie zapominajmy też o Wilnie, tym raju utraconym starych Polaków. A już na koniec popatrzmy na obrazy artysty obojga narodów Mikołaja Konstantego Czurowicza.